wiewiórki i bobry. Dzień dobry. Dzisiaj samotna plaża w Camber. Jakieś 40 minut temu zaczął się przypływ. Szczyt przypływu ma być około godziny 2. Jest po godzinie 10, także jeszcze czeka mnie sporo chodzenia, sporo zabawy. Zobaczymy, czy coś z tej zabawy wyniknie. Ja Was witam serdecznie. Po raz kolejny z piachów. Jak wiecie, pola posiane, pola zamknięte, nie mamy do nich dostępu, więc trzymajcie kciuki za przygody plażowe. Nie wiem, czy to dobrze wróży dzisiejszym wykopkom, bo zaczynam na plaży od guzika. No ale zobaczymy jak to będzie dalej. Tam konkurencja na brzegu nie śpi. Może być tak, że dzisiaj dobrze nie będzie. Pierwszy guzik, drugi full tap. Ale spójrzcie, chciałem Wam pokazać, jak tutaj mieszkają ludzie przy plaży, to znaczy mieszkają lub odpoczywają, to mogą być dacze, to mogą być domki. No jest taki fajny miks, widzicie, tutaj stoją takie tradycyjne domki nadmorskie, angielskie, a obok nich takie poważne, moderny. No tak jak ten tutaj, na przykład ten czarny. Tutaj mamy jakąś szeróbkę fajną. Ciekawe te domeczki. Muszę zmniejszyć zooma, bo łapa mi lata. Ale tak to mniej więcej sobie tak wygląda. Przy samej plaży, przy samym morzu. Rewelacja, nie? Wiecie, już miałem po Mustafi, że po najbardziej takiej atrakcyjnej części plaży poszła maszyna i wyzbierała, co było do wyzbierania, ale jednak nie. Jednak nie, łabostrość. Złapię. O, jakoś powolutku sobie radzi z tą ostrością. Wiecie, wyskoczył mi kolczyk. Taki zupełnie odpustowy. Ten kawałek metalu, to nawet nie wiem, jakim cudem mi zapiszczał. Sygnał nie do kopania. No ale kopnąłem. Kopnąłem, bo tutaj po tej maszynie to jest cisza straszna. No i warto było kopnąć. Odpust, bo odpust, ale cieszy. No i co? No i mamy pierwszą krągłość. Nic specjalnego. No to zaledwie w 2 pensy, ale Elizabeth młoda główka to takie dosyć stare 2 pensy. Nie wiem, ja ze swoimi oczami daty nie odczytam. Aczkolwiek... No nie odczytam. Nie ma co wariować. Spróbuję powiększyć, może odczytam wtedy. To jest szkielet wewnętrzny jakiejś tam mątwy. Tak nawiasem mówiąc. A tu gdzie jest data? Nie widzę daty. No nie znajdę daty, uwierzcie. Albo zabrudzona, albo jej nie ma, albo nie wiem, no ale w każdym razie mamy. A, to jest w ogóle ciekawa monetka, bo zobaczcie, tutaj nie pisze 2 pensy, tylko pisze new pence. New pence, jeżeli jest z 81 roku, to ma taką dosyć sporą wartość. No wiecie co, tamten rok, tamten sezon, jak myślę, kończyłem kolczykami. Tak mi się wydaje, że tutaj ich wyciągam sporo na którymś wypadzie. I chyba to jest kontynuacja tamtego sezonu, bo też zaczynam od kolczyków. Jeden już w coinboxie, drugi w ręku. Tutaj nie dam sobie ręki uciąć, czy to nie jest sreberko. Nie mam przy sobie magnesu, nie mam jak sprawdzić. Próbnie widzę, bo ślepy jestem. Ale takie... Nie wiem, czy to kolczyk w sumie. Nie wiem, jak to miało działać. No coś to jest. Coś to jest z pierełką. Morze się powolutku zbliża. I choć dzisiaj to zdecydowanie nie jest mój monetowy dzień, to wreszcie znowu coś wyskoczyło. Tym razem nie mogę powiedzieć, że okrągłe, bo ośmiokątne. 20 pensów. Ładne takie nowsze, 2003 rok, tym razem widzę.
Więc pozdrawiamy 2003. Na ten raz pęsik wyskoczył. Się pytam, gdzie są nominały? Gdzie są nominały? A chwilę przed pensem wygrzebałem taką aplikację. Nie wiem, czy to torebki, piórko takie z mosiądzu, może jakiś pasek. Nie mam pojęcia. Taki jakiś dziwny fant. Dziwny fant. No ale do kupy pensji to już są wyniki, prawda? Jeszcze jedne 20 pensów, tym razem z roku 2000, jeżeli dobrze widzę. Powiększmy. Tak, to 2000. 2000. Całkiem ładne, przyzwoite, ale gdzie są nominały, się pytam. Interesują mnie funty, dwufuntówki i inne takie. Wiecie, co z sercem poszukiwacza robią takie znajdki? Jak to błyśnie tak na żółto. Badziew. Badziew, ale jest pierścionek taki dziwaczny, spleciony z wielu drucików. Moje córki takie noszą, o to kojarzę, co to jest, bo tak to bym był zaskoczony, nie wiedziałbym nawet. No ale... pierścionek zawsze cieszy, choćby był z drucików. Może coraz bliżej, ja mam kawał drogi do auta, powoli idę w tamtą stronę, może jeszcze jakiś funcik wyskoczy na pożegnanie. Dzisiejsza plaża jest mega odpustowa, znowu wyszedł jakiś taki posrebrzony, ale tylko miedź, trzy serduszka, chyba tak dla uśmiechu od plaży. Monety o drobnych nominałach, biżuteria odpustowa, żadnego konkretu. No ale jest zabawa. Jest świeże powietrze, jest przyjemność. Może coraz bliżej. Ciekawe, czy mnie odetnie przed powrotem do auta. A tym razem jest 10 pikos. Powiększymy. Spróbujemy przeczytać rok. No nie, to nie jest 10 pikos. Co to jest? Ej, to jest jakaś kibicowska moneta futbolowa. Hehe. 10 pikos. Nie wiem, co to jest. Powiem wam, nie mam bladego pojęcia. Jakaś taka okolicznościówka, token, nie wiem. Come on of England, on England. Trzy lwy, krzyże. Tak, jakiś... no dziwne. Dziwne. Dzisiaj mnie ta plaża zaskakuje. Po prostu ja chciałem funta znaleźć sobie, a tutaj... po raz pierwszy od dawna nie uzbierałem nawet na kawę. Ale numer. Dobra. Idziemy dalej, jeszcze kawałek do samochodu, a może coraz bliżej. Do prognozowanego przepływu jeszcze godzina. Takiego pełnego przepływu, ale już plaża Piaszczysta została odcięta. Czeka mnie powrót po kamieniach. Jeszcze z kilometr do auta, zobaczymy. Ale robi się głęboko. No, powiem wam, wreszcie. Na łapę. A nie chcę złapać ostrości. Powiększymy odrobinkę, to złapię pewnie. Tak, tak lepiej. Wygląda na podwójnego dziśka. Dziś zgubiony, dziś znaleziony. Daty nie widzę. No, ale jest funcik, można wracać do domu. Chodź na kawę, jest data.
na kawę jeszcze nie uzbierałem. 2017 rocznik, lunia, funcik i kawał wędkarskiego ołowiu, taka taśma do nawijania na żyłkę, chyba tak myślę, nie znam się na wędkarstwie, ale widywałem takie rzeczy u mojego dziadka i ojca. O, spektakl natury w pełnej krasie. Wpływ księżyca na morze wyraźny, jest coraz bliżej. Już droga, którą schodziłem, zalana kompletnie. Jeszcze kilkaset metrów do auta, tam gdzieś w oddali taką żółtą flagę, może widzicie. To gdzieś w tamtej okolicy stoi iśka i do niej zmierzam. Pierwsza flaga to jest czarna, a druga to jest żółta, tak dalej troszeczkę. No ale nie o tym. Biło równo 75, myślałem, że po kolejny pull-tap wyciągam kolejną zawleczkę do puszki. A tu patrzcie, o, kryształy mieniące się po złotka. Nie wiem, czy to kolczyk był, bo ułamane, wyraźnie ułamane. Czy to był dawniej kolczyk, czy jak to się nazywało, takie kobiety na uszach nosiły bez dziurek, to klipsy chyba, klips. Jakiś taki, a może pierścionek, nie wiem. Równe 75, kurczę, jak zawleczka do puszki normalnie. No i kolejne 20 pi, tym razem zardzewiałe, spanierowane, ale nie ma co się dziwić, liska jeszcze ma młodą główkę. Nie widzę daty tradycyjnie, ciężko mi się tutaj doszukiwać. W każdym razie, no, pozdrawiam ten rocznik, który widnieje na tej monecie, jakikolwiek by on nie był, więc pozdrawiam was wszystkich. No i cóż, kochani, czas do domu się zbierać, co było, to co było. Z monetkami nie było zbyt tusto, aczkolwiek ten funt 83, 84, nie wiem nawet dokładnie, się uzbierał, to przyjemne. No wyszło trochę tej jarmarcznej, odpustowej biżuterii, ale taka jest plaża, plaża to nie pole, nie ma tam tyle niespodzianek, ile by człowiek sobie życzył, ile by mu się zamarzyło. Nie wiem, może jeszcze przed wyjazdem do Toma Pisarka, który jest planowany w pierwszy weekend czerwca, będzie weekender trzydniowy, przeniósł się spod Gloucester do Somerset. W sumie jestem zadowolony, bo tam są też ciekawe rejony i też nie będzie źle. No, liczę na to, że się pobawię. Zresztą u Toma ja się zawsze fajnie bawię. Natomiast no, jeszcze przed wizytą u Toma może wskoczy jakaś komercja, jakieś pole dla odmiany, bo dwa razy byłem na plaży, już jestem ją zmęczony. Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam gorąco, bądźcie uśmiechnięci, zdrowi, no i oczywiście niech moc was nie opuszcza. Hej, hej, pa, pa.